Proszę księdze, ja mam taką sytuację w łazience. Mnie się niby zalano, mam kawałek łazienki, ale mi się przeistoczyła coś w świętą twarz. Co to może być? Może ksiądz mi da... Ale nie, wie pani, to są takie różne rzeczy. To, że tylko człowiek widzi to, co chce, wie pani. Jak się góry przy takiej wicie przypatruje, proszę tego nie brać, żeby trudno, żeby, prawda, w łazience coś, jakaś plama. To są nieraz jakieś takie rzeczy, zwidy. Nie wszystko to musi być od razu coś tego. Proszę sobie spokojnie to zamalować i normalnie się modlić i wszystko będzie dobrze. A Lucynka ma w dupie to wszystko, a ja muszę się wkurwiać, bo nie przyszedł Jacek. Tak. Ala hydraulik, kurwa, wielki chuj. Tak, dokładnie. I ja się wkurwiam i mam teraz takie nerwy, bo on nie przyszedł. Tak. No, wszystkiego dobrego, błogosławieństwa życzę. Ale proboszczu, księżu proboszczu, jeszcze chwileczkę chciałam. Tak, może ją podtrzymam trochę, tą świętą Teresę jeszcze. Ale tak. Nie. Tak? Nic, dajcie spokój, bo to nic, tak? Nie wiadomo, co to jest. Nic nie utrzymywać, tym bardziej w łazience, gdzie ta święta Teresa chce być w łazience. Zamalować i będzie dobrze, mówię szczerze. Tak, zamalować? Zamalować, tak, nie czekać, nie robić sensacji, nikomu nic nie mówić. Nie mówić nikomu, mówi ksiądz? Nie trzeba. Aha, nie mówić. Nie opowiadać. Zdjęcia też... I modlić się na co dzień i być dobrą dla innych, to wtedy Bóg tego od nas pragnie dzisiaj. I ja dzwoniłam i nie ma Jacka. Olał sytuację. Co mnie tam kurwa obchodzi, się baba zalewa i tinkleć na ryj. Taka prawda. Tak u nas kurwa jest. W PRL-u kurwa. Tak, tak, tu nie ma hi 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 hi. Kto tam? Nie słyszę, kto tam? Ja taki nie słyszę, ja nie będę z idiotą rozmawiać. Ale głos ma. Co chcesz? Dzień dobry. Dobry. Firma Pendelpol. A czy tak bełkotałeś? Dobra, płacz. Bo nie ma szans. Wie pani, ja tak zdecyduję, że... Co? Że co? Kuję, wie pani, zrywam wszystko. I co? Robię solidnie wszystko, wie pani. To przestawiam pani. Nie, w życiu sracę. Tą ścianę burzę, wie pani, bo nie, ta ściana nie, ani sraca, proszę pana, nie, tylko pan to robi. To gdzie jest pani górne? Przestawię 2000. Nie, o, nie, co panie poważny za 2000. No daj pani zarobić, no pani, ale co mi porządnie zrobi przynajmniej. Nie. Solidnie. Co panie poważny, 2000 za taką klitkę, co pan? No ale wie pani, no jak 2000, no to tyle roboty, zobacz pani, wszystko to ścianę wyburzymy, to zrobimy, to skujemy. Coś. Nie, musimy się potargować. Piątaka trzeba spuścić. No nie, no wie pani. No jak nie, no tak. Znaczy nie mogę, no przecież wie pani, no to jest za mało. Co to firmy? Za pracy, wie pani. Nie, to uczyło. Musimy to wszystko, wie pani. Nie, no ale sracza ja nie będę przekładać, proszę pana, ja nie ale pani solidnie ładnie zrobię, wie pani, to przesuniemy. To gdzie przesuniemy, to... jak tu wanna jest? No to wszystko ściany wyburzymy, wie pani, to wysuniemy dalej. Nie, ściany, nic nie kuć, bo to jest wszystko tego i to się może zawalić Buda. Nie. Kobiety są zawsze, wie pani, trochę głoszą człowieka. No to co? O co pan sądzi o kobietach? Ale wie pan, ale... Dobrze, ale. Delikatnie, tylko wie pan, tam jakieś... Mogę dla pani ewentualnie tam poświęcić parę minut, wie pan... Minuty, wie pan. Jakieś tam... Trzeba posiedzi, porozmawiać. Możemy kawkę wypić ewentualnie, ale to wie pan, na to się musi skończyć tam. No dobra, jest, to też prawda, no tak. Musi mieć pani świadomość, że to wie pani. No to wiadomo, że nikt nie jest dzieckiem. No wie pani, kobiety to jest piękna rzecz, nie? Bez kobiety mężczyzna, to wie pani. Jakie jotka szanki. To najważniejsze, że dla mężczyzn to kobieta, mi się wydaje. No. Mm-hmm. No, oczywiście, że kobiety mi się podobają, prawda? Mm-hmm. Ale jakie? No wie pani, brunetki. No właśnie. Brunetki, blondynki, jak to się mówi, szczupłe. Tak. Młodsze, nie wiem. Może i młodsze, ale ja. Najlepsze są krzyczące czterdziestki. Wie pan, no. No, no. Naprawdę. No właśnie. Wiotki takie, wie pan. Dzień dobry. Ja kupiłam i coś... Nie jestem zadowolona z niego. A kiedy pani go odebrała? Proszę? Kiedy pani go otrzymała?
8 tygodni. To już niestety nie ma możliwości zwrotu. Jezus, ale ja nie mogę go ciągnąć. Słucham? Nie mogę go ciągnąć. Ja nie rozumiem pani. Nie mogę się go ściągnąć, bo mi wybruje, on się przykleił. No. Ła, i tam mnie kuje. Kuje mnie. I wibruje, flaki mi przewraca. To proszę z prądu wyłączyć. Jak z prądu? Ja nie wiem jak. To jest bezprzewodowy. To jest niemożliwe, proszę pani. No możliwe, jak Boga kocha, mała naprawdę brzyd mnie, bo ja normalnie aż mnie do tego zbiera. Do wybuchu. To proszę odpiąć rzepy i zdjąć pas po prostu. Ja się nie da radę odepnąć rzepy. No, rzepy.